Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Wczoraj wieczorem demonstracje w Warszawie, ogromne emocje polityczne. Witam gości, witam serdecznie gości programu. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan poseł Paweł Krutul, nowa lewica, nowa od soboty kongres. Udał się, panie pośle? Tak, udało się. Dziękuję. Witam państwa. Pan poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I w studiu Telewizji Republika pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państwa. No właśnie, wczoraj mieliśmy manifestację. Występował Donald Tusk. Zobaczmy fragment tego wystąpienia. Drodzy warszawianki, drodzy warszawiacy, nazywam się Donald Tusk. Jestem Polakiem, którego 7 lat temu państwa Europy wybrały na swojego szefa, szefa Rady Europejskiej. Wybrały ze względu na szacunek dla Polski i dlatego niech nikt się nie dziwi, że czułem się zobowiązany w tym krytycznym, przełomowym momencie podnieść alarm. Alarm spowodowany decyzjami pseudotrybunału, decyzjami partii rządzącej, która już bez owijania w bawełnę, bez ukrywania czegokolwiek podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. Z tego miejsca, z Warszawy, musi iść jasny sygnał. Dzisiaj mija okrągła 12. rocznica podpisania traktatu z Lizbony. Podpisywał go bohater Prawa i Sprawiedliwości, były prezydent Lech Kaczyński. Gdyby Lech Kaczyński żył, dzisiaj wstydziłby się za swojego brata. Zostajemy w Unii! Do przodu, Polsko! Niech żyje Unia! No właśnie, takie to były emocje wczoraj. Ja tylko sprostuję pana posła Biedronia, bo podpisywał traktat lizboński premier Donald Tusk razem z ministrem Sikorskim wtedy, a Lech Kaczyński istotnie podpisał ratyfikację już jako prezydent. Natomiast pan poseł Aleksander Miszalski, no od pana zacznę, bo to, że tak powiem, przez was zwołany ten wiec. Co jest powodem do takiego alarmu, jak mówi Donald Tusk? Co takiego orzekł Trybunał Konstytucyjny, co uprawnia do twierdzenia, władza w Polsce zamierza z Unii wyjść, bo akurat Prawo i Sprawiedliwość podjęło uchwałę, że o żadnym polexicie nie może być mowy, ale skupmy się może na tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, już na bok odkładając złośliwości. Co takiego w tym wyroku jest, co budzi wasze zaniepokojenie? Zacznijmy od uchwały PiS-u. Kierownictwo PiS-u również podejmowało uchwałę w sprawie nepotyzmu. I proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, jakie były konsekwencje tej uchwały? Ile osób straciło pracę w spółkach Skarbu Państwa? Zaraz zapytamy pana posła Kaczmarczyka. Ile osób straciło pracę w spółkach kontrolowanych przez Platformę Obywatelską, w spółkach samorządowych? Panie redaktorze, to w ogóle są nieporównywalne liczby, jeżeli chodzi o w ogóle pracę, ponieważ jak pan wie, spółek Skarbu Państwa Platforma w ogóle nie kontroluje. Więc jeżeli coś, to są jakieś na poziomie województw. No natomiast bo tych spółek samorządowych jest wielokrotnie więcej. Ja panu tylko mówię o tym, że uchwały PiS-u podejmowane przez kierownictwo nie mają żadnej wartości. No bo można sobie podjąć uchwałę, a później nic z tym nie zrobić. Przeciwko czemu protestujemy? Nie na jednym wiecu, panie redaktorze, tylko na setkach wiecy, na których w sumie pewnie pojawiło się paręset tysięcy ludzi, no bo w Warszawie się szacuje, że ponad 100 tysięcy. Do tego za chwilę, panie pośle, ale co takiego w tym wyroku jest niepokojącego, bo... No ja już powiem panu. Ten wyrok jest w ogóle absurdalny i zapytanie było absurdalne. Dlatego, bo nikt nie kwestionuje tego, że konstytucja jest przed
prawem unijnym. No myli się pan poseł, bo kwestionuje to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wzywając sędziów w wyroku środowym, przepraszam, proszę mi pozwolić, wzywając sędziów polskich do tego, żeby pomijali przepisy prawa krajowego, w tym przepisy rangi konstytucyjnej. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawdą jest, że, ja zacytuję panu posłowi, że Trybunał Sprawiedliwości wzywa polskich sędziów do omijania polskiej konstytucji. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii coś mówi, to że polskie ustawy łamią zasadę praworządności i niezawisłości sądów. I żeby te ustawy, które nie są zgodne same w sobie z polską konstytucją, nie były przestrzegane przez sędziów. A to nie jest wzywanie do łamania polskiej konstytucji, ponieważ to ustawy, które PiS uchwalał, łamią polską konstytucję. Panie pośle, to żebyśmy się nie... Ale to po kolei, to ja mogę... Żebyśmy się obracali na konkrecie, to ja mam wyrok tutaj z zeszłego tygodnia, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym jest napisane... Tym samym, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii, okoliczność, że prawo członkowskie powołuje się na przepisy prawa krajowego, nawet jeśli one są rangi konstytucyjnej, nie może naruszać jedności i skuteczności prawa Unii. No to o czym mówimy? To pan poseł jest zdania, że polska konstytucja winna w tym porządku prawnym stać niżej niż... Ja tego nie powiedziałem. To pan redaktor coś przeczytał, czego ja w tej chwili nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast szkoda. Dla wszystkich jest jasne, że konstytucja jest nad prawem unijnym, ale dla wszystkich jest również jasne, że ustawami o KRS-ie, o skracaniu kadencji Sądu Najwyższego, wszystkimi niezebranymi podpisami sędziego Nawackiego, wybieraniem członków Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów dublerów, niepublikowaniem rozporządzeń, wszystkimi tymi powoływaniem Izby Dyscyplinarnej, która łamie niezależność sędziów, wszystkimi tymi ustawowymi zmianami, to PiS i rządzący łamali konstytucję. Panie pośle, żyjemy w demokracji, ja panu przyznaję prawo, żeby pan miał tutaj wątpliwości, tylko pytanie, kto ma te wątpliwości rozstrzygać? Polski Trybunał Konstytucyjny czy jakiś sąd zewnętrzny? Na pewno Polski Trybunał Konstytucyjny nie jest też od tego i nie ma takiego prawa przyznanego, żeby oceniać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unijnej. Ale abstrahując od tych wszystkich kruszków prawnych... Znaczy, to jest w Konstytucji napisane, że może oceniać. Nie, że Trybunał Konstytucyjny ocenia wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unijnego. Czegoś takiego nie ma w Konstytucji. No to proszę mi pokazać taki przepis. Jedno jest pewne, bez względu na te kruszki prawne, bo się możemy tutaj przerzucać, to sam wymiar i symbolika tego, co rząd PiS-u i co Trybunał, który nie jest Trybunałem, tylko jest na polecenie profesora Kaczyńskiego, który gdzieś tam sobie jada z panią Przyłębską obiadki i Trybunał złożony z Piotrowicza, z prokuratora, to jest w ogóle skandaliczne, ale z prokuratora stanu wojennego, to jest skandaliczne, ale ten Trybunał jest na polecenie, jakby na jedno skinięcie. Natomiast wymiarem tego wszystkiego, tej całej sytuacji politycznej jest po prostu danie znać Unii Europejskiej. Nie będziemy respektować waszych postanowień prawnych. Nie będziemy, chociaż zostało to... Jeżeli one przekraczają zakres traktatów. Ale nie przekraczają, panie redaktorze. Właśnie o to chodzi, że ten problem jest fikcyjny. No to jeżeli jest problem fikcyjny, to po co manifestacja? Bo jeżeli nie przekraczają, to nie ma sporu. No bo jest to pierwszy rząd, który nagle podważa traktaty, któreśmy podpisali, podważa... Nie, a gdzie tu jest podważanie traktatu? No chodzi o niezależność sądownictwa i chodzi o to, że w myśl reguły praworządności, która jest zapisana w traktatach, Trybunał Sprawiedliwości ocenia, że polskie ustawy są niezgodne z konstytucją, o czym mamy pewność, to nie jest jakaś moja opinia, tylko wszyscy prawnicy, nie ci, którzy są oczywiście przez PiS skazani do Trybunału, wszyscy prawnicy liczący się, którzy mają coś w głowie, określają to jako łamanie konstytucji i PiS... Tym ja też jestem prawnikiem wykształcenia i tak nie uważam. Posłuszeństwo systemu prawnego Unii. Na koniec to się wiąże oczywiście też pewnie z wstrzymaniem środków unijnych, więc to jest po prostu potrójne działanie przeciwko Polsce. Pan poseł Paweł Krutul, panie pośle, no właśnie, bo to była mowa już o liczbie zgromadzonych osób, to jest chyba, myślę, miara sukcesu, że nie mówi się o tym, co tam padło na tej trybunie, nie mówi się, jakie treści tam padły, tylko właśnie panuje spór, ile osób
było obecnych? Bo pan poseł, słyszeliśmy, 100 tysięcy, policja mówi 25 tysięcy, a internauci policzyli ze zdjęcia głowa po głowie i wyszło im ponad 15 tysięcy. Jaka jest opinia pana posła? Panie redaktorze, to nie chodzi, ile było osób, czy ktoś liczył szpilką od, główką od szpilki, ile uczestniczyło osób. To jest kolejne wyjście na ulicy po orzekaniu Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej zostały ubezwłasnowolnione kobiety, żeby mogły decydować o własnym ciele. Teraz jest kolejna taka sprawa. Nie o własnym, sprawa, tylko o dziecka ciele. Niech pan nie kłamie. Nie przeszkadzałem. To proszę nie kłamać w tak ważnej sprawie, bo to jest pochwalanie morderstwa, co pan robi. Rozumiem, poważny spór zaraz się odbędzie, ale pan, na razie pan poseł Paweł Krutul ma głos. Także mamy problem. Możemy się tutaj przerzucać na argumenty różnego rodzaju. Niemniej jednak problem jest najważniejszy. Co dalej? Co będzie dalej z finansami płynącymi z Unii Europejskiej? Tu mamy problem. Polscy przedsiębiorcy na te środki czekają. Jaki rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzję, żeby te środki się znalazły? Na razie są wstrzymywane i nic się nie zapowiada na ale to, przez kogo żeby są wstrzymywane? Wstrzymywane są przez urzędników brukselskich, którzy nie kryją, że chcą tym samym uzyskać efekt polityczny w Polsce. Ale nie wpływają. Wpływają czy nie wpływają? No nie wpływają, ale kto je wstrzymuje? No i dobrze. I ja bym chciał teraz usłyszeć receptę, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi, żeby w najbliższych dniach to się zmieniło, czy tygodniach. Zaraz zapytamy. To jest dla mnie najistotniejsze. Zapytamy, ale pan poseł Dobromir Sośnierz, który już tutaj słyszymy, chce odnieść się polemicznie. Pan poseł, jak mi się wydaje, powie, że wzorem Katona, że z Unia, po pierwsze, to Unia musi zostać zniszczona, ale wyjście z Unii to jest zupełnie inny problem niż samo istnienie Unii Europejskiej. Panie pośle, jak pan patrzy na ten spór, który tak nie wiadomo, od czego dotyczy, bo dwie największe partie mówią, że chcą zostać w Unii Europejskiej i się wspierają. No tak, no to jest oczywiście bardzo szkodliwa licytacja na to, kto bardziej kocha Unię w kraju, który przez tę Unię jest notorycznie krzywdzony głupimi, wrogimi decyzjami, które zresztą część z tych polskich polityków te najbardziej szkodliwe uchwały pochwala i uznaje za słuszne, chociażby tę w sprawie Turowa. Nic dobrego dla nas z tego niestety nie wynika. Dyskusja merytoryczna chyba w ogóle nie ma sensu, bo tu rozmawiamy no, po prostu z dyletantami, którzy w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. To pan poseł Miszalski nawet nie wie, co pan cytuje, no więc o czym my chcemy w ogóle tutaj rozmawiać. Oczywiście, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie ma nic wspólnego z wychodzeniem z Unii. Znaczy ja bardzo bym chciał, żebyśmy weszli z Unii, no ale to zupełnie nie ma nic do rzeczy. No, potwierdzamy tylko rzeczy oczywiste, że nie będziemy respektować decyzji, które są wydane bez należytej podstawy w traktatach. I kropka. Nie podważamy traktatów. To Trybunał Unijny podważa traktaty, próbując wydawać decyzje, co do których nie ma podstaw prawnych. Nie po raz pierwszy zresztą. Uderza mnie ten kontrast między taką podejrzliwością wobec polskich instytucji, jak polski Trybunał Konstytucyjny coś wydaje, to mówimy, to nie, to są dyspozycyjni sędziowie Kaczyńskiego. Oczywiście to dużo w tym racji, natomiast z drugiej strony wiemy, że Trybunał Unijny no, również jest dyspozycyjny wobec swojej centrali w Berlinie i to nie budzi żadnych problemów po stronie opozycji. Traktujemy to jak po prostu jak objawienie Boże. To, co powiedział Trybunał w Luksemburgu, to jest po prostu święte i niepodważalne dla polskich posłów. To, co mówi polski jakiś Trybunał, no to w myśl tego kompleksu niższości to jest nieważne. Najważniejsze, co powiedzieli światli Europejczycy z zachodnich salonów. Akurat Trybunał Sprawiedliwości ma również spór z Berlinem, więc to pan chyba jest nie do końca zorientowany. No właśnie, podobny jak Polska ma spór z Berlinem, a nikt nie mówi, że Niemcy wyjdą z Unii Europejskiej. Pan trochę poseł, jednak inny w swoim zakresie. Każda sprawa dotyczy konkretnego innego case'u, natomiast zasada tych sporów, tego
sporu nawet... polega na tym, które prawo jest ważniejsze, czy konstytucja, czy prawo unijne. Oczywiście, że nawet w jednym obozie politycznym zdarzają się spory i myślę, że Jarosław Kaczyński też od czasu do czasu z najbliższymi współpracownikami w czymś się różni. To nie jest żaden dowód na to, że nie stanowią oni jednego obozu politycznego, więc niech pan nie podaje anegdotycznych śmiesznych argumentów. Pan powiedział Trybunału Sprawiedliwości wobec Berlina do usłużności pseudosędziów pani Pawłowicz i pana Piotrowicza, no to jednak chyba... Panie pośle, ja bardzo prosił, bo to jest niegrzeczne wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan poseł Norbert... Ale co jest niegrzeczne? Spróbujmy się różnić w sposób elegancki i piękny. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk, no właśnie, bo jest poważna sprawa, tu zasygnalizował ten problem pan poseł Krutul. No, organy unijne próbują wymusić zmianę polityczną w Polsce za pomocą wstrzymywania pieniędzy. Mówią to już otwartym tekstem pan komisarz Gentiloni, co prawda o Węgrzech tak mówił, ale można to odnieść również do Polski. No pytanie, to jest zasadne pytanie, które postawił pan poseł Krutul. Co ma zrobić polski rząd w takiej sytuacji? No, panie redaktorze, ja uważam, że jeżeli chodzi o pieniądze, które Polsce się należą jako państwu, które należy do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej, te pieniądze będą. To jest takie straszenie Polaków, że polski rząd w jakiś sposób próbuje wyjść z Unii Europejskiej i przez to nie będzie dla Polski pieniędzy. Ja widzę w tym dużo głębszą narrację, niestety agresywną narrację, bo o ile liczyłem, że po powrocie Donalda Tuska będzie możliwość współpracy na forum chociażby europejskim, bo jeżeli wraca poważny polityk z Brukseli, który... jak mówi, w tych gremiach właśnie europejskich ma wiele kontaktów, to w sytuacji, gdzie polski rząd potrzebowałby wsparcia, potrzebowałby sytuacji, w której można rzeczywiście coś dla Polski ugrać, no to ja mówię tak, wszystkie ręce na pokład. Dlaczego pan Donald Tusk nie interweniuje w sprawie Turowa? Dlaczego nie pomaga? Dlaczego jego ludzie mówią na różnego rodzaju kongresach, że Unia musi karać Polskę dziennymi właśnie karami, dziennymi stawkami? Ci ludzie powinni dzisiaj, chcąc wrócić do władzy, pokazać swoją skuteczność, powinni powiedzieć, słuchajcie, my wracamy do polskiej polityki, żeby poprawić sytuację w Polsce, żeby w sytuacji po pandemii te pieniądze dla Polski przyszły, żeby Polacy nie bali się, że w zimie ktoś zakręci im kurek z gazem, żeby polscy rolnicy poprzez politykę Putina, jeżeli chodzi o sytuację związaną z cenami gazu, nie płacili wysokich cen za nawozy azotowe. Tutaj jest rola również opozycji, żeby wspierać na arenie międzynarodowej. Natomiast jeżeli my zderzamy się z politykami polskimi na arenie międzynarodowej, którzy mówią o tym, że Polskę należy karać, że polski rząd chce wychodzić z Unii Europejskiej i my musimy się tłumaczyć z tego cały czas w programach telewizyjnych, w różnych wywiadach, to przecież nie tylko my o tym dyskutujemy, to nie tylko oglądają Polacy, ale również cała europejska elita, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, i ona również to przedrukowuje i mówi tak, no w Polsce dzieje się coś niedobrego, może tam trzeba ten konflikt również podkręcić. Sytuacja na Białorusi również, no sytuacja na granicy, cały czas te konflikty. Ja sam dostaję od momentu powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, przy tym zaognianiu tego konfliktu, dostaję różnego rodzaju pogróżki. Tego wcześniej nigdy nie było. Mam nadzieję, że ten dyskurs polityczny w Platformie się zmieni, bo jeżeli wraca Donald Tusk, mówi o centrum, mówi o tym, że szanuje katolików, całuje chleb, mówi, strofuje swoich posłów, którzy biegali z siatkami po granicy z Białorusią. Mówi, że w inny sposób trzeba to robić, że nie należy piłować katolików. Uważałem, że zagłosuje Platforma Obywatelska za przedłużeniem stanu wyjątkowego. Nie zrobiła tego. Liczyłem na gest. Oczywiście opozycja musi sprawdzać rządzących, ale sprawdzać w Polsce. Oczywiście spierać się na mównicy sejmowej, spierać się w programach telewizyjnych, ale na zewnątrz powinniśmy być jak jedna pięść. Jeżeli jest jakiś problem, a ktoś ma pewnego rodzaju kontakty i mógłby pomóc, no to powinien to zrobić, a nie śmiać się, że ktoś w jakiś sposób ma problem, bo jeżeli ta druga strona dochodzi do władzy bez programu, mówi tylko, że walczy z polexitem, którego nie ma, czyli wymyśliła sobie problem, z którym walczy, czyli iście komunistyczne podejście do rzeczywistości. Jeżeli to jest jedyny program, to co jeżeli ci ludzie dojdą do władzy? Nie mają programu, niech zaproponują, co chcą zrobić. Co z funduszami dla naszego kraju? Pan jest przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co z funduszami? Jestem posłem większości parlamentarnej, natomiast nie jestem przedstawicielem
jestem posłem większości parlamentarnej. Proszę posłuchać odpowiedzi, panie pośle. Jestem posłem większości sejmowej, natomiast nie jestem przedstawicielem rządu. Natomiast uważam, że pieniądze będą, na pewno będą, bo nie jesteśmy brzydką panną na wydaniu, jak często wy mówicie w programach telewizyjnych i Polskę traktujecie jako państwo przedmiotowe w Unii Europejskiej. To jest ten problem. Wy tak traktujecie Polskę. Pieniądze będą, nie straszcie Polaków, że pieniądze dla Polski nie znajdą się. Nie będzie takiej możliwości, pieniądze dla Polski też będą. Odebranie Polsce środków byłoby jawnym pogwałceniem litery prawa. To jest wszystko teoria. Kiedy znajdą ci środki? Panie pośle, pan od dłuższego czasu i pana koledzy straszą Polaków, że pieniędzy nie będzie. Mówili to właśnie przedstawiciele, jak dochodziliście do władzy, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Natomiast będą i rzeczywiście powinniście się cieszyć, że miasta, wioski i małe miasteczka w Polsce otrzymają wielkie pieniądze z budżetu unijnego i Polska będzie się rozwijać. Nie bójcie się tego, nie bójcie się tych pieniędzy, nie bójcie się rozwoju Polski. Może opozycja powinna użyć swoich wpływów. Nie bójcie się rozwoju Polski. Na pewno Brukseli, żeby te środki do Polski przyszły. Pan poseł Aleksander Miszalski, panie pośle, bo ta sprawa nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego stał się przyczynkiem do poważnej dyskusji w całej Europie. We Francji czworo najpoważniejszych kandydatów czy kontrkandydatów obecnego prezydenta, wszyscy jeden w jeden chwalą ten wyrok. Podobnie we Włoszech. To jest poważna dyskusja i poważny spór. Czy pan się nie obawia, że stanowisko polskiej opozycji, Platformy Obywatelskiej w szczególności, które krytykuje każdy moment, w którym polski rząd mówi, no jednak tu się zastanówmy, nie osłabia polskiej pozycji w tym sporze? Panie redaktorze, jeszcze raz. Ten wyrok jest po prostu absurdalny, ponieważ on zakłada po prostu błędne przesłanki. To znaczy w sensie w tym wyroku jest napisane rzeczy, które są nieprawdziwe. W sensie w zakresie stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to, co ten wyrok stwierdza, nie było w ogóle przedmiotem stanowiska TSUE. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, którzy kandydaci we Francji co mówili, bo pan rektor też rzuca, co Macron też tak powiedział. Możliwe, nie wiem, nie słyszałem. Nie, Macron nie, właśnie wszyscy oprócz Macrona. To cztery najpoważniejsi. No to zapomniał pan o tym chyba, który jest rzeczywiście poważny. Powiedziałem kontrkandydaci prezydenta Macrona. To tak dla precyzji. No to ja wiem, to tam jest czterech takich... Od socjalisty po prawicowca, a po środku jeszcze jest Michel Barnier, wiceszef Komisji Europejskiej. Ja bym się za bardzo nie koncentrował na tym, co we Francji, bo we Francji mają swoje jakieś tam pewnie problemy i mogą mówić, szczególnie podczas kampanii, co im akurat w duszy gra. Każdy będzie... co u nas. Każdy będzie pokazywać, że w tym momencie jest jakby wobec Unii bardziej twardy i tak jak Czesi gdzieś tam wykorzystują pewne sprawy czasem też w tej kampanii, tak we Francji to się też może dziać. Ja bym się skoncentrował jednak na tym, co dotyczy nas, a nas dotyczą konkretne problemy. To znaczy z jednej strony pan poseł Suski mówi, że mamy dyktaturę unijną. Z drugiej strony ostatnio najpierw się chwalimy tym, że mamy pieniądze unijne i to jest 60 miliardów euro i będziemy je wydawać, a później pan poseł Suski ten sam mówi, że bez tych pieniędzy się obejdziemy. Więc ja bym jednak koncentrował się na pytaniu tym, które zadał pan poseł Krutul, a mianowicie w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza rozwiązać ten konflikt na linii polski rząd Trybunału Sprawiedliwości i w jaki sposób, w jaki sposób uzyskamy te środki. Bo to jest dla Polaków najważniejsze. Pan poseł Paweł Krutul, pan zadaje słuszne pytanie, bo ja bym też chciał, żeby te pieniądze do Polski przyszły. No ale może na przykład pan Robert Biedroń zamiast występować na wiecach działał w tym kierunku w Brukseli, no bo jest polskim eurodeputowanym, powinien wykorzystywać swoją pozycję tam na miejscu, żeby naciskać na Komisję Europejską i zadawać to samo pytanie, które pan zadał. Kiedy będą środki dla Polski? Panie redaktorze, drodzy państwo, mleko się już rozlało, dlatego jest moje te pytanie od przedsiębiorcą, który sam byłem 19 lat przedsiębiorcą i koledzy, koleżanki mnie pytają, kiedy znajdą się te fundusze. Ja pytam realnie, ja nie mówię dzisiaj o wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Ja mówię konkretnie, kiedy będą fundusze. Kropka.
Problem mamy tego rodzaju, że a nie mamy uważa pan, że to pytanie powinien pan zadawać nie tu w studiu, tylko w stronę Komisji Europejskiej? Pan Biedroń? Ale mój głos się nie przebije. Ja nie jeżdżę na negocjacje do Brukseli. No nie oszukujmy się. Reprezentuję... Ja uważam, że to byłoby bardzo wielkie wsparcie dla polskiego rządu. On ma posłów, on ma europosłów, który powinien o to zabiegać. No, panie pośle, musimy przyspieszyć, żeby wszyscy mogli zabrać głos jeszcze w drugiej turze. Pan poseł Dobromir Sośnierz, jak na to patrzy? No patrzę, co jest bardziej prawdopodobne, że Unia Europejska ustąpi nam w tych sporach, kiedy cała opozycja będzie zjednoczona z rządem, będzie krzyczała, że no co jak co, ale to sobie nie pozwolimy tutaj wbrew przepisom prawa odbierać tych pieniędzy. Czy wtedy, kiedy zdradziecka opozycja będzie wiwatowała na cześć obcego trybunału, że to on ma rację, a nie my mamy rację. No co jest bardziej prawdopodobne? Przecież te wszystkie demonstracje tylko jeszcze bardziej osłabiają i tak beznadziejną sytuację negocjacyjną Polski. Oczywiście panowie tutaj z opozycji mają rację, przepytując teraz rząd, a gdzie te pieniądze i co teraz zrobicie? No bo rząd zrobił dokładnie to, przed czym go ostrzegaliśmy, przed czym ja ostrzegałem również w swoim wystąpieniu, kiedy ratyfikowaliśmy ten zdradziecki fundusz odbudowy tak zwany, czyli fundusz zadłużenia de facto. Mówię, że zakładacie sobie smycz na szyję. A to co teraz zrobić, panie pośle, bardzo... Szarpnie. Ja nie wiem, co teraz zrobić. Trzeba było nie zakładać sobie tej smyczy, bo jak mówimy, że dostajemy pieniądze i one są bardzo ważne, a za chwilę ktoś może nam tych pieniędzy nie dać, to się uzależniamy od zewnętrznej kroplówki i na pewno takie konsekwencje będą, zwłaszcza, że ta organizacja jest w tej chwili nieprzyjazna temu polskiemu rządowi. W związku z tym było to dziecinnie łatwe do przewidzenia. Jeśli panowie z Zjednoczonej Prawicy tego nie przewidzieli, to niech teraz też jedzą te żabę. No, trudno. Ale panie redaktorze, Pan poseł Norbert Kaczmarczyk, przepraszam, bo chciałbym, żeby wszyscy zostało nam dwie minuty. Jeżeli chodzi o powiązanie funduszy unijnych z praworządnością, tak zwaną praworządnością, czyli z tą polityką ideologiczną, jako Solidarna Polska przestrzegaliśmy przed tym, że pieniądze nie mogą łączyć się z polityką. Natomiast dzisiaj nie ma co mówić, a nie mówiłem, tylko rzeczywiście pracować na rzecz pozyskania tych funduszy. Ja uważam, że Polska, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest brzydką panną na wydaniu i te pieniądze nie tylko są oferowane Polsce, ale Polska przede wszystkim ma wielki wkład w budowę Unii Europejskiej, więc tak naprawdę te pieniądze będą. Jest sytuacja taka, kiedy i w jakiej formie, bo sytuacja nagonki na Polskę na pewno temu nie pomaga i o co mogę zaapelować, to wszyscy politycy, którzy reprezentują jakikolwiek mandat na zewnątrz, jeżeli chodzi o Polskę i mogą negocjować, powinni tutaj wspierać, natomiast nie przepytywać kiedy, o której godzinie, bo sami państwo przeszkadzacie w tym, podburzając społeczeństwo i nawołując do agresji na ulicach. Taka najnowsza informacja dla wszystkich panów posłów, to jest, że rząd brytyjski chce... Wasza koalicja negocjowała ceny gazu. Dzisiaj nawozy azotowe są w takich cenach, że rolnicy mają bardzo ciężko, jeżeli chodzi o przyszły sezon. To jest wasza wina, waszych rządów, a dzisiaj mówicie, że to przez 500+. Naprawdę totalna hipokryzja. Przestańcie kłamać, przestańcie... Ale za to mają lepiej rolnicy, bo chleb jest droższy. Ale rozmawiamy o relacjach Polski... Pszenica ponad 1000 zł, natomiast nawozy wzrosł o 300%, więc proszę nie mówić o tym, że kwestie związane z wyrównaniem cen na pewno tutaj rolnikom pomogą. Wasza tutaj w tym wina. Powinniście uderzyć się w pierś, jak prowadziliście politykę, jak prowadzaliście Polskę do Unii Europejskiej. Dzisiaj mówicie, dlaczego my nie wyrównaliśmy dopłat, a jak wy negocjowaliście wchodząc do tej Unii Europejskiej? Wyrównamy dopłaty w ciągu 2 lat. Musimy postawić, proszę państwa, kropkę w naszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panom za gorący spór. W studiu Telewizji Republika pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, pan poseł Paweł Krutul, nowa już, zupełnie nowa Lewica od soboty i pan poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kłaniam się panom. Kłaniam się panom bardzo serdecznie. Dziękuję za udział w programie, a państwa zapraszam na serwis informacyjny.